Strona bierna, zdania typu powiedziano mi, zaoferowano mi itd. Passive in English. Strona bierna przydaje się, kiedy chcemy powiedzieć, że coś zostało nam powiedziane, doradzone lub rozkazane. Są to zdania typu powiedziano mi, poproszono mnie, doradzono mi lub na przykład zaoferowano mi itd. Dzięki tej lekcji jak gdzieś spotkacie się ze zdaniem typu I was told, to nie będziecie już robić błędnych tłumaczeń typu. Ja byłem powiedziany. Tylko po prostu powiedziano mi. Konstrukcja takich zdań, kiedy wiadomo, kiedy zdarzenie miało miejsce. Najczęściej występują właśnie takie zdania. W czasie past simple. Podmiot plus was lub were, w zależności od tego, w jakiej osobie jest dany podmiot, plus trzecia forma czasownika, czyli past participle. Powiedziano mi. I was told. I was told. Zalecono jej wizytę innego lekarza. She was advised to see a different doctor. She was advised to see a different doctor. Kazano mi poddać się badaniu lekarskiemu. Lub polecono mi zrobić badania lekarskie. Lub powiedziano mi, abym sobie zrobił badania. I was told to have a medical examination. I was told to have a medical examination. Uczono mnie, abym pomyślał, zanim zacznę działać. I was taught to think before I act. I was taught to think before I act. Powiedziano mi, że myliłem się co do nieporozumienia, więc przeprosiłem za to. I was told that I was wrong about the misunderstanding, and so I apologize for it. I was told that I was wrong about the misunderstanding, and so I apologize for it. Powiedziano mi, że to zbyt drogie. I was told that it was too expensive. I was told that it was too expensive. Użycie w takiej krótkiej konwersacji: Macie tu internet? Do you have internet out here? I na to odpowiedź: Ta, Yeah. O, macie. Oh, you do. Świetnie. Great. Powiedziano mi, że nie macie. I was told you didn't. I was told you didn't. W całej tej konstrukcji w stronie biernej ważne jest to, że ktoś ci coś powiedział i nie jest ważne, kto ci to powiedział. Może to również sugerować, że powiedzianoś to kilka razy. Zatem raczej nigdy nie mówimy kto nam to powiedział, zasugerował, zaoferował itd. I was told lub we were told itd. Możemy przetłumaczyć na język angielski również jako kazano mi lub kazano nam. Kazano nam się ewakuować. We were told to evacuate. We were told to evacuate. Present perfect jako kontekst. A gdy nie jest ważne, kiedy czynność miała miejsce, tylko samo zdarzenie jest ważne, lub gdy coś wydarzyło się niedawno i ma związek z teraźniejszością, pomogą nam tu charakterystyczne określenia czasu typu just, czyli przed chwilą, lub already, już, lub recently, niedawno. Wtedy potrzebujemy podmiot plus have lub has plus been plus trzecia forma czasownika. I przykład. Powiedziano jej, żeby. She has been told to. She has been told to. W stronie czynnej. Policja aresztowała mnie. Police have arrested me. I w stronie biernej. Zostałem aresztowany. I've been arrested. Jeżeli bardzo chcemy, to możemy powiedzieć: przez policję. I've been arrested by the police. Ale zazwyczaj mówimy bez tego kto, bez kogo. I've been arrested. I użyliśmy tu czasu present perfect, ponieważ mamy na myśli, że nadal jesteśmy aresztowani lub ma to jakiś związek z chwilą obecną. Formy tej można używać do różnych osób i różnych czasów, tworzyć pytania jak i przeczenia. Nie powiedziano nam, gdzie oni idą, We're not told where they're going. We're not told where they're going. I jakiś inny przykład. Dlaczego nie lubimy, gdy mówi się nam co mamy robić? Why we don't like being told what to do. Why we don't like being told what to do. Jeśli coś jest w teraźniejszości, to użyjmy to be dla danego czasu. On nie jest poszukiwany. He's wanted. He is wanted. Lista często używanych czasowników w tej konstrukcji powiedziano mi lub kazano mi: I was told. Zaoferowano mi. I was offered. Zaproponowano mi. I was proposed. Poproszono mnie. I was asked. Dostałem, otrzymałem lub dano mi. I was given. Zmuszono mnie. I was made. Doradzono lub zalecono mi. I was advised. Polecono mi. I was recommended. Obiecano mi. I was promised. Uczono mnie, lub mnie uczono: I was taught. I was taught. Nienawidzę dostawać książek. Dosłownie nienawidzę być obdarowany książkami. I hate being given books. I hate being given books. Strona czynna. On dał mi książkę. He gave me the book. A w stronie biernej. Dostałem książkę. Od niego. I was given the book. By him. Ale zazwyczaj powiemy. I was given the book. Dostałem, dano mi, otrzymałem tę książkę. Doradził nam jej prawnik lub zostaliśmy poinformowani przez jej prawnika we were advised by her lawyer we were advised by her lawyer powiedziano mi żebym się nie spóźnił do pracy lub kazano mi się nie spóźnić do pracy I was told not to be late for work I was told Not to be late for work. Taka sytuacja. Czas present perfect. O 8 rano szef poprosił mnie o zrobienie kilka rzeczy w pracy. Pod koniec dnia widzę się z szefem lub z jakimś innym pracownikiem i chcę mu powiedzieć. Zrobiłem wszystko, co mi poproszono. I've done everything I was asked to. I've done everything. I was asked to Użyliśmy tam czasu present perfect. Ale jeśli na przykład coś wydarzyło się kiedyś na przykład tydzień temu i dziś nie ma już większego znaczenia lub nie ciągnie się to do teraźniejszości i na przykład tylko relacjonujemy jakąś tam sytuację z przeszłości to powiemy zrobiłem wszystko o co mi poproszono. I did everything I had been asked to. I did everything. I had been asked to. Użyliśmy tutaj I had been asked to, ponieważ całość wydarzyła się w przeszłości, czyli I did, past simple, a poproszono mnie jeszcze wcześniej, zatem musieliśmy cofnąć czas do past perfect w tej drugiej części zdania. I did, to później musimy być jeszcze wcześniej poproszeni. I had been asked to. Zrobiłem wszystko, o co mi poproszono wcześniej jeszcze, przed zrobieniem tego wszystkiego, w przeszłości. Taki jeszcze inny przykład. Cieszę się, że mnie uczysz. I'm glad to be taught by you. Jest to stwierdzenie w czasie present simple, to be taught. Sugeruje, że nauczenie nie jest jeszcze zakończone. Możesz to powiedzieć np. przed zakończeniem kursu. A druga opcja. Cieszę się, że byłem przez Ciebie uczony. I'm glad to have been taught by you. Natomiast ten przykład używa bez okolicznika perfect, czyli to have been taught. To mówi nam, że nauczenie zostało już zakończone. Możesz to powiedzieć po zakończeniu kursu. Oczywiście tego typu konstrukcji strony biernej można używać różnie w zdaniu na przykład dziś na końcu ale tego dnia kazano mi się wycofać but on that day i was told to stand down but on that day i was told to stand down Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten filmik jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej po posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka Języka Angielskiego za darmo. See you soon!